Jojo, siemaneczko, cześć, witam tej swojej, zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo. Będzie to czarodziejka w zamarzniętą kulę i włócznie błyskawic. Także nowa odsłona tej czarodziejki. Dzisiaj trochę inne przedmioty, w sensie core, starter. Jeszcze nie jest zoptymalizowana kompletnie, ale już śmiga na Torment 4, więc w sumie podzielę się wrażeniami. Dzisiaj troszkę bardziej interaktywny film będzie i też wydaje mi się, że dłuższy. Ja oczywiście wszystko robię losowo, że tak powiem, randomowo. Nie wiem, co ile będzie trwało, ale dzisiaj trochę to przygotowałem w inny sposób dla osób, które może wracają na sezon, które może wracają kompletnie do Diablo, które może nigdy nie grały czarodziejką, które chcą spróbować tego buildu. Także powiem, co to jest potrzebne na start, co jest absolutnym minimum, co zrobić, jak jesteście w mojej sytuacji, gdzie te statystyki nie są optymalne, a przedmioty są. Oczywiście przerolować statystyki, tak, no ale w jaką stronę i co, tak powiem, najbardziej istotne powinno być. Także udało się uzyskać paragon 244, bardzo wysoki. Tutaj 240, chyba dokładnie 239 powoduje odblokowanie wszystkich nodek, wszystkich więzłów, wszystkich potrzebnych rzeczy na uzyskanie prawie że to największego DPS-u. Jeszcze tam parę skilli zostało, żeby tam chyba dać jeden poziom do zręczności, który z tego tytułu da mi zwiększone obrażenia z glifu, więc tam, żeby do niego dojść, muszę dać parę punktów coś innego, ale generalnie jest to już paragon, który jakby dalej boostując to postać względem paragonu jakby nie da mi żadnego efektywnego DPS-u. Jedyne co teraz, nad czym mógłbym się zająć, no oczywiście skalowanie inteligencji, tak wiadomo, zwiększy, ale nie na tyle, że tak powiem, dosadnie, żeby to miało jakiś taki większy sens. Oczywiście boostowanie glifów, żeby miały wyższy level, wtedy większy poziom będą miały, większy procent obrażenia będziemy zadawać. Dobra, także zanim ja w ogóle wejdę do gry, to dzisiaj zacznę trochę od screenshotów, bardziej przystępne i bardziej dla osób, które kompletnie nie grały, nie wiem, w Diablo albo czarodziejką kompletnie nie grały, albo wróciły po prostu i chcę sobie na klatę od razu dostać, co jest najbardziej istotne, to przejdziemy do screenshotów. Także moje aktualne statystyki, co będziecie widzieli na gameplayu, to jest 66 premii do szybkości ataku i szansa na trafienie krytyczne, bardzo, bardzo, bardzo słaba. Generalnie taki core, co byśmy chcieli mieć, to chcemy mieć, ja mam akurat za dużo szybkości ataku, to nie jest złe, może tak zostać, ale chcielibyśmy mieć minimum 75 szansy na trafienie krytyczne, bo jak mamy mniej, to ta postać nie hula, co zresztą zobaczycie też na gameplayu, że walka z bossami, czy w ogóle z jakąkolwiek elitą, która jest osobno, będzie lekkim utrudnieniem po prostu, żeby to robić, albo czasem po prostu to trwa zbyt długo. Nie jest to aż taki dramat, zresztą zaraz zobaczycie, ale jak mówię, żeby to optymalnie hulało, to trzeba mieć po prostu szansę na kryta 75. Główne obrażenia pochodzą z tytułu trafienia krytycznego od włóczni błyskawic, powodując uderzenie piorunem, zadając punkty obrażeń celowi głównemu oraz dodatkowym maksymalnie 5. Obrażenia te są zwiększone o 100% premii do obrażeń od trafień krytycznych, także generalnie to jest nasz main damage. Co oznacza, że low critical chance, low damage, także jak mała szansa na trafienie krytyczne, małe obrażenia będą, więc dlatego mówię, nie mamy 75+, no to będzie trochę problematyczne, ale to jest chwilowe, bo dzień 2 traficie jednego Greatera Fixa z po prostu plus 10, plus 12, plus 15 do szansy na kryta i będziecie w domu. Także staty na start, to jak budujecie postać i zaczynacie, to jedyne co się musicie skupić, to tylko to, żeby mieć po prostu szybkość ataku na 55%. Resztę szybkości ataku uzyskacie z niestabilnych prądów, kiedy je uruchomicie, skasujecie, kiedy je włączycie. Niestabilne prądy dadzą wam 25% szybkości ataku i też oświecenie da wam premię do szybkości ataku. Oczywiście ja do tego też nawinę w drzewie umiejętności. Także to jest co na start, co trzeba wiedzieć w kwestii statystyk. Jeżeli chodzi o statystyki endgame'owe, to do nich przejdę później. Te trzy aspekty, których potrzebujemy i których będziemy używać, to jest aspekt zamarzniętej orbity. Zamarznięta kula zadaje obrażenia zwiększone o 50%, jak macie max roll i wybucha jeden dodatkowy raz. Aspekt pomarańczowego Herolda. Szczęśliwy traf, masz maksymalnie 13% max roll, szansa na skrócenie czasu odnowienia mocy specjalnej o 2 sekundy. Efekt może wystąpić raz na użycie umiejętności. To jest mega petarda, bo nawet jak macie bardzo niski cooldown reduction,
czyli ja mam redukcję czasu odnawiania 40%, czyli bardzo słabą. To mnie to nie interesuje, bo po prostu ja i tak mam ciągle aktywne, niestabilne prądy, także to jest mega super petarda, mega bardzo fajny aspekt. Aspekt zamarzniętej orbity bardzo fajnie się oczywiście kombuje z naszym amuletem, do którego zaraz przejdę. No i aspekt rozsadzający energii, bo to jest nasz główny main damage, nasze główne obrażenia, więc to musi być, ten bilet bez tego by nie funkcjonował. Dobra, to że pęknięte zimowe szkło. Ja tutaj się skupię, gdzie powinien być Greater Affix i jakie role powinny być, także na tym amulecie to Greater Affix na mistrzostwo przyzywania i 3 razy mistrzostwo przyzywania. Reszta tutaj jest nieistotna kompletnie, co tu jest. Wcześniej mieliśmy redukcję czasów odnowienia, ale tego już nie ma, więc skupiamy się na mistrzostwo przyzywania. Jak nie macie Greater Affixu, to też nie rolujcie tego na 3 razy, bo to jest strata materiału rzemieślniczych. W ogóle na jakimkolwiek przedmiocie, jak nie macie Greater Affixu, to można postarać się trafić 2 razy, ale 3 razy to jest bez sensu. I w ogóle nawet jest bez sensu wrzucać trzeciego rola na przedmiocie, który nie ma Greater Affixu. Strata materiałów rzemieślniczych. Mamy unikalny mod, po wybuchu zamarzniętej kuli masz szansę na przyzwanie losowego bytu. No i właśnie to jest spoko, bo dzięki temu możemy oczywiście przyzwać Łucznię Błyskawic. I mamy szczęśliwy trzat, twoje przyzwane byty mają szansę na rzucenie zamarzniętej kuli w kierunku powiedzmy wroga. I to jest bardzo spoko, zwłaszcza do ręki 4. Później jak będziecie mieli ubraną już postać, to już będziemy mieli w takim stopniu, że mamy cooldown reduction na maksa, że mamy critical chance na 75%, to tak naprawdę będziemy mogli się bawić w wyrzucenie amuletu, bo on nie jest kompletnie potrzebny na endgame, ale to daleka droga do tego ogólnie, żeby zrobić taki build. Teraz mamy pierścień Talrasha, który tutaj na dwie najważniejsze rzeczy, to pierwsza najbardziej istotna to jest użycie umiejętności piromacji porażenia lub lodu zwiększa twoje obrażenia o 25% mnożnikiem, jak macie max rola, czyli efektywnie o 75% na 8 sekund, bo ten efekt kumuluje się raz na każdy żywioł, także generalnie 3 razy będzie się kumulował. Piromacja, porażenie, lód. Ponowne użycie umiejętności odświeża czas działania wszystkich premii, jeśli poprzednia umiejętność należała do innego żywiołu. Także generalnie po prostu trzeba spamować skille nasze. Mamy szansę na szczęśliwy traf, obrażenia fizyczne. To obrażenia fizyczne kompletnie nie są istotne, szansa na szczęśliwy traf, spoko, że jest, ale to nie musi być Greater Affix. Tutaj musi być Greater Affix na redukcję czasu odnowienia i to powinno być trafione 3 razy. Jak się uda. Tak, taki jest cel. Nowy przedmiot w naszym buildzie, Korona Pogromcy Bogów. Bardzo, bardzo fajne. Z tego tytułu, że daje nam redukcję czasu odnowienia. No i też jeszcze jak nie mamy czaka albo tego hełmu, którego zapomnę nazwy, ale zaraz powiem, który zwiększa krytyczne obrażenia, też mitycznego, no to tutaj mamy dosyć spoko unikalną modyfikację. Gdy ogłuszasz, zamrażasz lub unieruchomiasz elitarnego wroga, przyciągasz do siebie wszystkich pobliskich wrogów i zadajesz im obrażenia zwiększone o 57% mnożnik przez 3 sekundy. Efekt może wystąpić raz tylko na 12 sekund. No wiadomo, to nie jest aż tak efektywne, bo tylko raz na 12 sekund, ale to jest bardzo dobry mnożnik. W przypadku bossów ten efekt uaktywnia się, gdy zadajesz obrażenia, więc to jest spoko. No i też w mojej sytuacji, kiedy ja nie mam jeszcze tego krytyka, tak jak mówię, te moje obrażenia krytyczne są niskie. Obrażenia krytyczne są wysokie, ale szansa na kryt jest niska, no to tutaj generalnie jak mam Greater Affix, to bym chciał to trafić 2 razy, ale nie udało się, więc ja też jakby nie będę starał się tego rolować, fajnie by było 2 razy. Zawsze troszkę minimalnie będę miał zwiększone obrażenia, bo tutaj rolowałem tą redukcję na cooldown reduction i miałem 2 razy i to mi efektywnie zwiększyło o 2%, więc praktycznie o bardzo mało. Więc ja bym ten przedmiot chciał trafić jeszcze raz, który ma Greater Affix na cooldown reduction i ten cooldown reduction postarać się trafić minimum 2 razy i wtedy by był usatysfakcjonowany, ale tak naprawdę ja już będę starał się farmić przedmiot na endgame, czyli no tako z Greater Affixem by się przydało na cooldown reduction, by było dużo, dużo, dużo lepiej, bo można by było spamować oczywiście Włócznia Błyskawic non top. Odzienie nieskończonego, to jest bardzo fajna rzecz. Tutaj byśmy chcieli mieć 3 razy kruchą potęgę, trafiłem 2 razy. Tak to zostawiam, nie mam nawet w ogóle masów, żeby rolować, bo jest straszna drama, żeby trafić materiały rzemieślnicze pod rolowanie wszystkiego. Kiedy skorzystasz z teleportacji, pobliscy wrogowie zostaną do ciebie przyciągnięci ogłuszenia na 3 sekundy, max roll.
czas teleportacji jest wydłużony niestety, więc właśnie dlatego przydałoby się wymaksować cooldown reduction. Używamy run, pokgar, precyzja żarłoczności, zużyj 25% maksimum zasobu, uzyskujesz 2,5% szansy na trafienie krytyczne na 5 sekund, maksymalnie 25%, więc generalnie jak jest dobry regen many w tym buildzie na bossach i na single damage, to nie jest super regeneracja, bo też nie mam mitycznego ringa, ale jak będzie mityczny ring, to będziemy mieli praktycznie ciągle 25% maksymalnie szansy na kryt. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre słowo runiczne, bardzo, bardzo, bardzo dobry przedmiot i też chciałem pokazać jedną rzecz, odpalę. Oczywiście my teraz używamy w umiejętności pasywnej teleportacji, więc aktywnie stanujemy i zwiększamy obrażenia. Także powiedzmy wrogowie zostaną do ciebie przyciągnięci i ogłuszeni, a jak są ogłuszeni, to oczywiście zadajemy zwiększone obrażenia. Oczywiście z tytułu chociażby pochłaniającej pożogi. Zadajesz obrażenia o trafienie krytycznie zwiększone, odpalone wrogom, jeśli są także pod wpływem ograniczenia kontroli premia, to wzrasta o 30%, także udam się na kolenie. Ja idę w ścianę. Potrzebuję na minimapę. Udam się na szkolenie w celu zademonstrowania teleportacji z pasywu. Nie, no się śmieję, wiem, że to wiecie, ale chcę pokazać parę jeszcze takich niuansów małych. Że generalnie odskok jest teleportem, bo nie musimy używać tutaj ognistej wiązki. Standardowo w większości buildów czarodziejki używamy ognistej wiązki z tego tytułu, żeby zadać zwiększone obrażenia od jeszcze raz wyżej wymienionej pochłaniającej pożogi. Ale, że doszła nowa umiejętność o nazwie chowaniec, który może być ognisty zimowy albo błyskawiczny, to oczywiście on jest rzucany z tytułu naszego amuletu, bo pęknięte zimowe szkło po wybuchu zamarzniętej kuli mamy szansę na przyzwanie losowego bytu. No i oczywiście bardzo często tym bytem będzie chowaniec, który jest w ogień, więc generalnie on będzie nakładał to podpalenie i dzięki temu będziemy używali oczywiście jeszcze raz wyżej wymienionej pochłaniającej pożogi. Dlatego możemy używać teleportu, który się wyśmienicie kombuje w tym buildzie, bo wrogowie są stanowani, dzięki temu też efektywnie zwiększamy obrażenia i mamy efektywnie dwa teleporty do użycia, więc super zajebista sprawa. Dobra. Przejdźmy dalej. Omówienia przedmiotów. Rękawiczki. Także tutaj mamy aspekt zamarzniętej orbity, o którym już wspomniałem, który powoduje to, że zamarznięta kula zadaje obrażenia zwiększone i wybucha jeden dodatkowy raz. Tutaj mamy tempery, to jest maksymalna szansa na zamrożenie, 23% i obrażenia trafień krytycznych, więc tak to powinno być. I co byśmy chcieli mieć na rękawiczkach? Na rękawiczkach chcemy mieć szybkość ataku, szansę na kryt, obrażenia od trafienia krytycznych. I chcielibyśmy mieć greater affix na szansę na trafienie krytyczne i wrzucić w to najlepiej 3 razy szansę na kryta. W moim przypadku to jakbym trafił 2 razy, to bym był zadowolony. Ja mam za dużo szybkości ataku, to nie jest mi potrzebne. Tak naprawdę ja je będę restartował, jak trafi greater affix, to tudzież wymieniał na inne po prostu. Tak to może zostawię teraz, ale mówię, bardzo istotne jest, żeby dojść do prawie 100% szansy na trafienie krytyczne. Więc w mojej sytuacji, gdzie jest taka bardzo niska, to można build lekko zmodyfikować, zaraz wam to powiem. Spodeneczki, mam inteligencję, mamy odporność na wszystkie żywioły, to nie jest potrzebne, dałem, ale nie jest to potrzebne, dałem, tak po prostu trafiło się, bo to był trzeci roll i tak weszło. Nie jest to potrzebne, więc ja to mogę przerolować na co tam będę chciał. W sumie tam pancerz i będę miał max armor, to chyba brakuje mi 5 czy 6 punktów. Tutaj byśmy chcieli 3 razy inteligencję trafić, tempery, całkowity pancerz, szczęśliwy traf, maksymalna szansa na ogłuszenie. No i słowo runiczne używamy tam o, używasz okrzyku wojennego barbarzyńcy, co zwiększa zadawane obrażenia o 15% na 6 sekund. Więc generalnie 24 razy używamy niepodtrzymanej umiejętności głównej, rzucamy ciągle tą kulkę i faktycznie efektywnie będziemy mieli to non-top, prawie że. Oczywiście jak mamy też dobrą regenerację many.
Pomarańczowy Herald to aspekt, który już wspomniałem, jeszcze raz przeczytam. Mamy szczęśliwy traf, masz maksymalnie 13% szans na skrócenie czasu odnowienia mocy specjalnej na 2 sekundy. Efekt może wystąpić raz na użycie umiejętności. Także resy nie są za bardzo istotne tutaj, to będzie zestartowane. O, tu jest taki mankament w czarodziejce, który daje resy sam z siebie, a mianowicie potężny znak ochronny. Po użyciu umiejętności zyskujesz 21% premii do wszystkich odporności oraz 14% do maksymalnej odporności, więc jak ja rzucę po prostu obojętnie jakiś skill, to ja i tak mam 21% resy podpompowane. Zresztą zobaczcie, rzucam raz kulkę i mam resy o 21% do przodu, wzwyż, plus na tą umiejętność, którą używam, do maksymalnej odporności, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Potężny znak ochronny, on jest z tytułu używania obrączki Talrasha, także trafiło mi się aż 4 do tego, więc to jest super. I tutaj tak mówię, efektywnie te odporności mogę wyrzucić i postarać się trafić dwa razy w inta, raz w całkowity pancerz, pancerza brakuje mi minimalnie, ale dać, żeby był max. Oczywiście te punkciki można też zutylizować na tablicy paragonów i dać parę punktów siły i też będziemy mieli ten pancerz, ale to się nie będzie przekładało oczywiście na zwiększone obrażenia, więc to jest taki mały niuans, to zmienię też oczywiście później. Green screen się zrobił. Kolejną rzeczą, którą chcę pokazać, to na endgame. Gdzie mi uciekło, kurczę? Gdzie mi uciekłeś w screenshocie? Przepraszam za usterki, muszę znaleźć. Muszę znaleźć screenshota. Kolejną rzeczą, którą chciałbym pokazać, to są buty. I rózga, także czuwanie Rakanota. Drożytne unikatowe buty. Co tutaj byśmy chcieli mieć? Znowu, Greater Affix na redukcji czasu odnowienia i minimum 2 razy. Dlaczego tak jest? Bo już nie mam nawet, po pierwsze, nie mam Greater Affixu, więc ten przedmiot taki jest do wyrzucenia. Więc po prostu dałem, obojętnie co. Też bez sensu było robić trzeci roll, bo też bardzo dużo materiału rzemieślniczych na tym tracimy. Ale dałem, redukcja czasu odnowienia na bardziej istotna. Resy nie są istotne, bo już wytłumaczyłem. Obrażenia fizyczne to nie jest nasz efektywny DPS. To się nie przekłada na kryta, tylko na obrażenia z kulki, a kulka nie jest naszym efektywnym DPS-em, więc po prostu cooldown. Zawsze jakiś przedmiot to Greater Affix i cooldown. Nie ma co dalej tutaj gdybać. Broń, co byśmy chcieli mieć? Greater Affix na obrażeniach od trafień krytycznych i Greater Affix na inteligencji. I oczywiście tu, gdzie jest Greater Affix, 3 razy byśmy chcieli wrzucić w obrażenia od trafień krytycznych. Ale ja tu płakał nie będę, bo mam obrażenia trafień krytycznych i obrażenia trafień krytycznych. Tylko oczywiście tu będzie więcej, bo jest Greater Affix, ale jest jak jest, więc efektywnie bardzo zadowolony jestem z tego przedmiotu. Szansa na dwukrotne wystrzelenie pocisku zamarznięta kula też jest git. No i tutaj oczywiście szmaragdy do obrażeń krytycznych, żeby były zwiększone. Pierścionek, już ostatnia rzecz w tym bidzie do omówienia, który później będzie też zamieniany na mityczny pierścień, który będzie nam dawał dużo więcej obrażeń z unikalnej modyfikacji, czy z mitycznej modyfikacji, no i też lepszą regenerację naszego głównego zasobu. Niemniej jednak on jest super. Drugie super jest to, że trafiłem Greater Affixy na wszystkim potrzebnym. Także szybkość ataku tutaj 2 razy wrzuciłem. Raz szansa na kryta. Oczywiście chciałbym to zmienić i wrzucić 2 razy szansa na trafienie krytyczne. No ale mówię, to szybkość ataku też powinienem utrzymać na te 55, więc też nie mogę iść w drugą stronę, że teraz nagle będę wrzucał wszystko w szansę na trafienie krytyczne. Oczywiście ona jest bardzo mega istotna, ale to trzeba po prostu uzyskać ze wszystkich dobrze zrolowanych przedmiotów, które mamy w naszej postaci, więc po prostu ja mam dużo przedmiotów do wymiany. Ale ten przedmiot to jest bardzo dobry. I mityczny ring nie będzie mi dawał takich modów, bo mogę trafić nie z Greater Affixami, no ale sama mityczna modyfikacja spowoduje to, że będzie lepszy. Niemniej jednak na objęciach matki mamy to, że umiejętność główna, jeżeli trafi 4 lub więcej wrogów, zwraca równowartość 60% kosztu zasobów, jak macie max roll, więc to jest bardzo super, zajebista sprawa, bo mamy ciągle manę. Oczywiście to jest tylko dobre, jeżeli robimy speed farmę, taki general content ogólnie, Nightmare Dungeony, czy tam pod miasto Kuras, bo jak będziemy walczyć z bossem, no to już nie jest efektywne, bo tam nie ma 4 stworów, żeby to było zutylizowane. Dobra, teraz przejdziemy zaraz do gameplayu, ale zanim zaczniemy, to pokażę 2 warianty, czyli jeszcze raz, jak mamy nieefektywne obrażenia, nieefektywny DPS, czyli szansa na kryta jest mniej niż 75% i
chcecie grać optymalnie szybko na zabicia, na zabiciach bossów, czyli nie wiem, robicie Nightmare Dungeon i nie chcecie się męczyć z bossem, to jedyny słop jaki robicie, to wyrzucacie teleport, tu wrzucacie kulkę, a tu wrzucacie sobie iskrę. Bo wtedy przy użyciu niestabilnych prądów i spamowaniu iskry będziecie tak dużo mieli szansy na rzucenie włóczni błyskawic, że ten boss będzie zjedzony. Oczywiście niestabilne prądy przy aktywowaniu powodują to, że umiejętności porażenia towarzyszą jej inne losowe umiejętności porażenia, główna, przyzwania lub mistrzostwa, więc generalnie odpalamy ultimate'a i potem będzie spam fiesta. Potem będzie spam fiesta. I tutaj widzicie, chowańce są ogniste, więc te ogniste chowańce, o których już wspomniałem, nakładają oczywiście odpalenie i dzięki temu też te krytyki będą wjeżdżały. Także tak można zagrać. Można, nie trzeba. Jak są jakieś lokacje, w których możecie zesłopować, to możecie się bawić. Ja osobiście tego nie robię. Różnica będzie kolosalna. Niemniej jednak nie jest to aż tak istotne na tej udręce 4. Można się przyzwyczaić po prostu. Ja wiem, jak build powinien hulać, dobrze zbudowany, i on jeszcze po prostu nie jest tam, gdzie powinien być. Więc w chwili obecnej jest jak jest. Bo mówię, aktywny damage to nie jest zamarznięta kula. Zamarznięta kula jest do nakładania odsłonięcia. To też nie jest potrzebne, ale ja lubię na skupiskach stworów mieć odsłonięcie wyrzucone. Nie jest potrzebne z tego tytułu, że lodowe ostrza będą kastowane oczywiście poprzez użycie wyżej wymienionego pękniętego zimowego szkła, bo oczywiście mamy szansę na przyzwanie losowych bitów dobitnie poprzez rzucanie zamarzniętej kuli. Także tak to wygląda. Dobra, biorę myśli. No i co? Jeszcze raz o tym krytyku się wypowiadałem, bo tak jak mówię, zamarznięta kula nie zadaje tutaj obrażeń, więc jak tą włócznię będziemy kastować, no i ten kryt nie jest, mówię, 70%, 75% plus, no to tego bossa zabijemy, ale to będzie dramat i ten dramat zaraz zobaczycie zresztą, jak to wygląda. Dobra, to że mogę iść grać, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, tego się już nie dowiemy, bo ja tutaj nie mam żadnego planu ataku. Trochę to przygotowałem, ale wszystko jest bardzo intuicyjnie i losowo, no ale jak gra tyle tym samym, ciągle to samo, to już na pamięć wszystko mniej więcej powinno się znać. Także co mogę powiedzieć? Jeszcze raz, w sytuacji, w której jesteście tak jak ja, jeszcze te statystyki nie są zoptymalizowane, to tak naprawdę i tak już się wyśmienicie gra. Po prostu trzeba tylko podkręcić, mówię, minimalnie Greater Raphix tutaj na szansę na kryta trafić na rękawicach, Greater Raphix i tutaj na objęciach matki i go zrolować, żeby dwa razy było, także tutaj dwa razy szansa na kryt, tutaj dwa razy szansa na kryt. Jesteśmy w domu, także to nie są aż takie trudne rzeczy. Mam nadzieję, że przyszły weekend, bo ja to teraz miałem wolne ten tydzień, więc spoko, ale jutro do pracy, więc wydaje mi się, że raczej będę graczem weekendowym. Nie są to na tyle aż takie trudne upgrade'y do uzyskania, żebym tego nie miał zrobić w przyszłym weekend. Miejmy nadzieję, że się uda. Ale dobra, teraz do meritum, do przodu. Także lecimy, zrobimy sobie podmiasto Kuras. Tutaj to jest bardzo wyśmienite i szybkie ze względu na to, że będziemy łapali bonusy z kapliczek. I będziemy mogli robić więcej teleportacji, bardziej mobilna ta postać będzie i po prostu zajebiście to funkcjonuje, więc generalnie ten słop, o którym wspomniałem, nie jest istotny. Może na bossa możemy to zrobić. Ja mam jakieś lipne te daniny. Ja osobiście lubię robić tylko daniny, które dają materiały rzemieślnicze. Przedmioty do przywołań mogą być, ale nie ma takiego większego znaczenia, także let's go. Tutaj mamy ulepszenie nagród, generalnie pasek, chciałbym wyświetlać, ten pasek trzeba wypełnić do końca, zanim wejdziemy na ostatni poziom, gdzie jest walka z bossem, więc generalnie najlepiej jest na poziomach wcześniejszych po prostu zabijać, tylko żeby napełnić ten pasek. Tutaj też nie jesteśmy nieśmiertelni, bynajmniej ja, więc generalnie ja też mogę paść, to nie jest tak, że softcore'owo, więc nic się nie dzieje, padnę, to trudno żyć.
bardzo dynamicznie. No tutaj na przykład można zauważyć, że na przykład to jest ta trudność z zabijaniem chwilowym na single damage. Także target obrażenia na pojedynczego stwora, pojedynczego bossa nie są zbyt optymalne w chwili obecnej, ale to mówię, to jest kwestia ugrania na weekendzie z 2 dni. Lekkie modyfikacje trzeba wprowadzić. Będzie hulało. Ja oczywiście chciałbym tą postać zrobić na endgame, więc generalnie raczej ten sezon będę grał, bo mi się spodobało, kurczę. Trochę inaczej, niby ponerfione, ale ogólnie bardzo fajnie działa ta czarodziejka, więc to jest znowu walka z jakąś tam elitą, więc tutaj trochę slack, tego tam w sumie nie powinienem robić, tylko kupić się. Kupić się po prostu na zabijaniu kontentu innego. Jakieś skupiska, bo ta postać, nasza postać niestety funkcjonuje najlepiej, jak jest dużo do zabicia. Nie ma dużo do zabicia, to nie jest to za bardzo efektywne. Zamrożenie. Tego jakoś trupa tam już musiałem trochę podusić, ale jak jest skupisko, to jest po prostu wszystko siada, bo tym piorun przeskakuje aż do 5 celi, więc generalnie no jest po prostu pogrom. Dobra, nie ma co tracić czasu, tylko przejść dalej. Też nie wiem, czy ja chcę to robić. No chyba tak, bo dużo stworów tutaj odjechało na git, elegancko. Jest jedna elita, to lipa, ale jak już tam koło tej elity, jak druga się pojawi, to już po prostu jesteśmy w domu, nie? Mówię, build działa bardzo dobrze, jak piorun ma się od czego odbijać, także miejcie to na uwadze. Nie trzeba jedzieć na tej elicie, tylko można to zeskipować i brnąć do przodu. Oczywiście sytuacja wygląda inaczej, jak nie wiem, będziecie chcieli robić uberbossa. No ale ja podchodzę do tego tak, no nie jestem w stanie robić bossa na udręce 4. To widać na przykład na udrękę 2, gdzie tam nie wiem, zabijam go na 2 razy i nawet mechanika mnie nie interesuje, co on tam robi, tylko po prostu żeby przedmioty wyfarmić. Do projekt jest wszędzie taki sam, oczywiście wiadomo, ale efektywnie macie większą szansę na ręce 4 z tego tytułu, że większa szansa na to, że wypadną wam przedmioty. Że więcej przedmiotów, przepraszam, wam wypadnie, ale to tam za duży tryhard by był, żebym tam miał robić postacią, która nie jest przygotowana. Bez sensu w ogóle. Tutaj podobny schemat, tak samo jak w Diablo 2, no nie mam postaci ubranej. Na koszmarze jeszcze to nie idę na piekło. No i dobrze. Generalnie teraz już możemy zeskipować wszystko. Ja ogólnie lubię na tym drugim poziomie już doklepać ten pasek, że tak powiem. Żeby nie było ciśnienia na to, żeby jakby skończyć, ale to robimy na lajcie. Ogólnie to pod miasto Kuras to w ogóle tu nie ma żadnych problemów. To ono się samo robi. Tutaj nie ma jakiegoś challenge'u. Trzeba przyzwyczaić do stylu gry. Jak ktoś jeszcze nie grał tą czarodziejką i tyle. Także tak to wygląda. Ja teraz zobaczę, bo ja nawet nie wiem. Tutaj możemy słopa zrobić.
Jak możemy, to można by było. Nie można akurat. Ale na normalnym dungeonie, na Nightmare dungeonie, przepraszam, będzie można robić swap. Tak mi się wydaje bynajmniej, więc sobie będziecie mogli wziąć tutaj, wstawić iskrę. I po prostu będziecie bossa bardzo szybko robili. Bo tutaj to nie, że jakaś trudność będzie, no ale to. Aż sobie butelkę odpalę nakryta, tak. Żeby była. By the way, w ogóle zrobiłem to bez butelki. Nakryta. Nie, że to jakaś trudność jest, ale po prostu, no, jak widzicie, on nie pada od razu. Generalnie dobrze ubrana czarodziejka z dobrymi statystykami będzie robiła tutaj po prostu miazgę, że będzie jakbyście grali udrękę jeden, nie? I taki, żebym mógł powiedzieć, no to nie jest aż tak długo, no. Okej, no nie jest aż tak długo, ale to jeszcze nie jest optymalnie tak, jakbyśmy chcieli, bo nie chcemy tutaj w ogóle spędzać czasu, że tak powiem, bić tego bossa, tylko po prostu chcemy wejść, pada, zbieramy loot i nara, nie? Więc, no ale nic, no to postaci, że tak powiem, od razu nie zbudujemy, no trzeba pofarmić przedmioty. By the way, wydaje mi się, że czarodziejka najtrudniejsza do ubrania. No na pewno nie jak Spirit Board. Nie żebym płakał i nie żebym mówił, że Spirit Board nie jest zły czy coś, no ale kompletnie to inaczej wygląda. To nie jest tak, że myślicie sobie odpowiednie aspekty i rozpierdalacie Torment 4. To jest tak, że trzeba będzie poświęcić trochę czasu, ale dzięki temu też gra jest wymagająca i fajnie jest poświęcić ten czas i fajnie jest widzieć efekty. Także u mnie wkrótce, mam nadzieję, że u was też. Także tak wygląda płynie pod miasto Kuras, skończone. Walka z bossem troszkę chwilę trwa, tak? Nie jest to jakoś nie wiadomo jaki czas, no ale mówię, nie jest to optymalny build i nie jest to jeszcze to, co powinno być. Także na każdej innej lokacji, robiąc gameplay, tudzież grając, oczywiście sytuacja wygląda tak samo. Przelatujemy przez wszystkie stwory, moby. Jedynym niuansem w chwili obecnej to jest ten mankament po prostu tego, że szansa na trafienie krytyczne jeszcze jest zbyt niska, żeby utylizować dokładnie tudzież w pełni obrażenia z włóczni błyskawic. Ale to jest taki mały, mały tylko niuans, bo na Nightmare Dungeonach będziecie mogli przestawić sobie na iskrę, jeśli chcecie, albo w ogóle możecie grać tym buildem, że wrzucicie sobie po prostu iskrę i zamarzniętą kulę. I wtedy macie po prostu teleport z odskoku, spamujecie iskrę, ale nie wiem, widzieliście gameplay ze statystykami, pewnie sami się postaracie zrobić wyższe statystyki. Ja uważam, że nie jest to jakoś super mega istotne, no niemniej jednak chciałem po prostu to wspomnieć, bo można to, wiadomo, zrobić w inny sposób, nie mając odpowiednich statystyk, bardziej optymalnie, dużo szybciej zabijecie bossa po prostu. To zostawiam tak, jak jest. Ja to zostawiam tak, jak jest. A, bo dobra, wiecie co, w sumie i tak następny film nagram za rok pewnie. To dobra, zrobimy ten wariant z iskrą. I z kulą. Robimy sobie Nightmare na Johna. Jakiegoś tam. Czemu nie? Zaprezentuję. I potem pokażę też screenshoty endgame'owe przedmioty. Wypowiem się i co warto zmienić. I jak będę chciał ubrać postać ogólnie. Ja dobrze pamiętam to? Tutaj można swapować? Tak, no. Także. A tutaj, tak naprawdę, w ogóle, po prostu wróćmy do tego, a przed samą walką z bossem. No po co tracić ten teleport, gdzie, no to widzicie tutaj, właśnie tak to wygląda, że, i to też nie jest jakoś super długo, tak, no, i tak pada, ale to powinno być od razu, nie, ta budowa będzie działała tak, że to będzie od razu. No, starałem się właśnie w tym tygodniu jak największy paragon wbić, bo mówię, od trzeciego tygodnia jak tylko będę mógł pograć na weekendzie, to już paragon kompletnie mnie nie interesuje. Teraz tylko zostanie kwestia farmienia materiałów rzemieślniczych. Oczywiście można porobić uberbossów, ale też już w tym tygodniu już mi się znudziło, że tak powiem, już
Narobiłem się, zwłaszcza używając oczywiście Party Findera, więc można do bólu, trafia się osoby, rotacja jest, wszystko jest git. Ale niestety, nie było szczęścia. Tak naprawdę to większy hype mam na znalezienie upgrade'ów tych samych przedmiotów z gry Terrafixami i zrobieniem tego buildu, który jest, tylko z lepszymi afiksami, bo ten cały core jeszcze bez mityków ma bardzo duży potencjał, jest bardzo dobry i to bym chciał pokazać, zademonstrować może w kolejnym filmie tam, który nie wiem, ukaże się za miesiąc. Ale to jest różnie, może będzie tak, że przyszły weekend zrobię Uberbossa jakiegoś i wyskoczy mityk. Więc to oczywiście, jak wyskoczy coś odpowiedniego, no to będę używał wtedy to. Generalnie przelatujemy przez hordy stworów, one nie wiedzą co się dzieje. Jest bardzo duży fan z gameplayu. Jakiś gaz. Pornie wiedzą co się dzieje. Jest mega. To by the way na Nightmare Dungeonach to jest najlepsza miejscówka na farmienie obducytów. Nie piekielne hordy, tylko tutaj Nightmare Dungeon. Katujecie. Parę gierek i parę tysięcy macie. Hordy to tak naprawdę do niczego się nie przydają, bo tam jest skrzynia z łupem, z Greaterafixami, ale tak naprawdę to wiecie, to tak jakbym miał liczyć, że tam mi coś wypadnie, to tak, no jest szansa, ale no to jest, to nie jest miejsce efektywne na farmę przedmiotów, nie ma mnie! Nie jest efektywne miejsce na farmę przedmiotów. Także ja już zaprzestałem ten proceder. No niestety. Nie ta pora na skupienie. No i znowu! Znowu! Zamrożone. Sztylet. Po co tam biegnę? Sztylet. Dobra, to że tutaj to dokończę. I pokażę wam, jakie zmiany będę chciał wprowadzić. I w ogóle co warto, już może macie lepiej ubrane postacie. Już postać, że zaczęliście grać sezon już od razu tą czarodziejką, pewnie większość osób to grała i wybrała to, wybrała tak ja. Robiłem sobie build for fun, do którego chętnie bym wrócił. Ale to musiał mieć przedmioty mityczne albo jakieś tam inne przedmioty, których nie będę starał się już farmić. Postawiłem z powrotem na zamarzniętą kulę. Powiem wam tak, że trudno stosunkowo jest ubrać, bo cały tydzień gram, a jeszcze zrobiona nie jest. Ja nie mówię względem przedmiotów mitycznych, bo to tam jest random i fart, nie? Niektórzy będą grali cały sezon i nie trafią, no niestety tak jest. Niektórzy zagrali, kurczę, pierwszą grę i dostali dwa mityki na mordę od razu, więc... Albo gra z Spirit Boardem, do którego nie potrzebuje żadnego mityka i... Tak o ci wypada, czy coś, nie? Oczywiście do innej postaci sobie możesz wrzucić, tylko tak mówię, więc... Ja zmierzam do tego, że ja tą postać mam hype na zupgrade'owanie tych core przedmiotów. No ale jak tam niechcący uda się... A, miałem przestawić. Nie tu. Ale dramat. Laguje mi to. Sorry guys, ale OBS jest dramat. Jest dramat. To się wytnie. Dobra. Iskra. I kulka. No to powinno być dużo szybciej, nie? Jest dużo szybciej, ale szczerze to myślałem, że będzie bardzo
Tudzież bardziej szybciej. To wcale nie jest aż tak dużo szybciej. Szczerze to nie polecam tej zmiany. Sorry guys. Powinno być szybciej, ale jakoś tak to wygląda, że jest z dupy, a nie szybciej. Zostawiamy tak jak było. Mówię, kulka nie jest za bardzo efektywna. Dobra, teraz jeszcze bym chciał przejść do zakończenia. Staty na endgame, jakie potrzebujemy. Także staty na endgame to będzie tak jak było. Increase attack speed, zwiększa szybkość ataku 55%, ale o czym już wspomniałem, critical chance 75% minimum, bo tak naprawdę chcielibyśmy uzyskać koło stówki. 90, 95, 100. I cooldown reduction na maksa, bo to jest bardzo istotne, żeby być w stanie spamować naszą dzidę elektryczną. Generalnie no, bardzo trudno taką postać jest ubrać, ale właśnie to jest bardzo fajne. No i zwiększone obrażenia odkryta, critical damage minimum 1500%. Oczywiście jak będziecie mieli 3000, to też jest zajebiście, więc im więcej, tym lepiej. Jest takie absolutne minimum. Teraz upgrade'y. Coś wcześniej jeszcze nie. Upgrade'y to chcemy mieć tak. Dziedzica zatracenia, bo dziedzica zatracenia da nam 20% szansy na obrażenia krytyczne, więc to jest zajebiste. To jest tak zajebiste, że po prostu wstawiacie to i jest GG. I Torment 4 to wszystko jest na po prostu na strzała. Przysłowiowo, kolokwialnie, bo oczywiście wiadomo, że ten kryt przekłada się na naszą włócznię błyskawic, no ale wiecie o co chodzi. Ten kryt po prostu powoduje wszystko, co jest istotne. Movement speed, jest, bo jest. Core skill to nie jest istotne kompletnie. Lucky hit chance jest ok, bo to też nakłada inne mody, ale ten kryt po prostu robi robotę. No i następną rzeczą, która musi w tym buildzie być, żeby on funkcjonował zajebiście, to jest pierścień bezgwiezdnej nocy. On daje nam attack speed, critical strike chance, lucky hit chance. Wiadomo, tutaj sobie pewnie wrzucimy greater affix w krytyka ze dwa razy, a może trzy razy. Core skill nie istotne, lucky hit chance bardzo spoko, dobrze, że to jest, bo też inne mody nakłada oczywiście. No i tutaj ten mityczny mod, spending your primary resource, reduce the resources cost of your skill and increase your damage by 10% for 3 seconds up to 50%, excuse moi. Że używając naszego podstawowego zasobu mamy koszt zużycia zasobu. Jeszcze raz, spending primary, to że tak, używając zasób mamy redukcję zasobu na używanie naszych umiejętności i też mamy zwiększone obrażenia 10% na 3 sekundy, ale generalnie ciągle, bo zużywając zasób to jest na 3 sekundy, ale generalnie zużywając zasób i ciągle go zużywamy, to się stakuje, czyli 10, 20, 30, 40, aż do momentu, kiedy przestaniemy na 3 sekundy, więc generalnie efektywnie 50% zwiększonych obrażeń. No to nie jest mnożnik, ale to są zawsze efektywnie zwiększone obrażenia. No i generalnie ta regeneracja zasobu powoduje to, że wejdę po prostu tu, żebym mógł tylko po prostu strzelić. Ta regeneracja zasobu będzie powodowała to, że atakując jednego stwora, tudzież jednego bossa, i tak będziemy efektywnie mieli regenerację zasobu, czyli tak wygląda w chwili obecnej na walce na bossa, czyli będzie spadało, a oczywiście z tym przedmiotem będziemy mieli ciągłą regenerację, więc pierścień w połączeniu z dziedzicem, to jest GG, wrzuca się dwa przedmioty, w ogóle macie wyjebane, jakie tam macie inne przedmioty i w ogóle, że jeszcze nie macie greater affixów na niczym, po prostu miazga. Oczywiście pierwszym przedmiotem, jaki tutaj bym chciał targetować, to jest dziedzic, a pierścień też jest bardzo istotny, też musi być, więc później sobie wrzucicie pierścień, bo w chwili obecnej oczywiście używamy objęcia matki, więc ona jest też spoko. Zwłaszcza jak traficie taką, że ma greater affixy, to też nie chcecie jej wyrzucać, ale jak traficie oczywiście mityczny pierścień, to bye bye pierścień i zmieniamy. Dobra, kolejną rzeczą. Czapka Arlekina. Czy to jest dalej dobry przedmiot? Jak najbardziej.
zajebisty przedmiot. To jest mega, 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 mega. My się za bardzo nie przejmujemy o ten damage reduction, 20% zmniejszonych obrażeń ze względu na to, że wszystko jest zestanowane co chwilę i tak naprawdę nie jest to jakoś super mega istotne. Ale jak macie czako i macie to, to jest spoko. 4 do skilla też nie ma to żadnego przełożenia. Dlaczego to nie ma żadnego przełożenia? Bo to nie są obrażenia efektywne. Chodzi o to, że aspekt rozsadzającej energii nie czerpie żadnego benefitu z tytułu tego, że nasza włócznia błyskawic jest, załóżmy, nie wiem, na 1658 poziomie, tudzież 4, 5, 20. Przepraszam, o włócznie mi chodziło, więc dlatego jest na pierwszym, bo mówię, to nie czerpie żadnego benefitu. Oczywiście z tytułu dodatkowych skilli mamy benefit w postaci szybszego kastowania teleportu, większe obrażenia z kulki, ale to nie jest efektywny DPS, czyli to nie jest DPS na endgame, więc tak naprawdę max life spoko, max resource nieistotny, bo z ringu będziemy wszystko uzyskiwali z powrotem. Cooldown reduction i armor zajebiście, bo bardzo wysoki armor i cooldown reduction, także tak, oczywiście traficie, zakładacie, lepiej z greater affixem, 3 razy na cooldown reduction i jest miazgunia. Jeden przedmiot robi robotę. No i ostatnia rzecz już, którą chciałbym wspomnieć, także oczywiście jak już macie postać tak ubraną, że macie krytyka minimum na 75% i cooldown reduction bardzo zbliżony do maksymalnego, to wtedy wyrzucacie ten amulet, bo nie ma efektywnego DPS-u, czyli on nie zwiększa obrażeń naszego głównego DPS-u, a nasz główny DPS to jest oczywiście nasza dzida. Czemu ja zawsze zapominam? Lightning Spear. Zawsze zapominam polską nazwę. Włócznia błyskawic. Nie ma efektywnych obrażeń. Ten amulet nie daje nam efektywnych obrażeń do Lightning Spear'a. Bo my to używamy ze względu na to, żeby przyzwać chowańców i mieć szansę na przyzwanie dodatkowego Lightning Spear'a, ale jak macie max cooldown reduction, to sobie sami będziecie kastować co chwilę, co mniej niż 5 sekund, kolejną dzidę, więc to nie jest kompletnie potrzebne. A obrażenia zamarzniętej kuli są takie, że żadne, to jest tylko do nakładania lucky hit chance'a dodatkowego, do nakładania takich modów, o których już chyba wcześniej wspomniałem, jeszcze raz powiem, do nakładania odkrycia, odsłonięcia ewentualnego i do w chwili obecnej, bo gram dalej na tym, tudzież gramy, to efektywnego przyzywania losowych bytów. Także tak, okej, okay, w chwili obecnej jest okej, okay, ale później nie chcemy tego używać. Dlaczego tego nie chcemy używać? Bo można mieć dużo, dużo, dużo lepszą rzecz. Normalny amulet, który będzie efektywnie zwiększał obrażenia. Tutaj efektywnie zwiększone obrażenia to jest tylko to mistrzostwo przyzywania. Obrażenia niefizyczne kompletnie nie dają niczego, bo to się nie stakuje w żaden sposób. W żaden sposób to nie daje benefitu do naszego aspektu. Aspekt ma kompletnie wyjebane na wszystko. Aspekt tylko zwiększa obrażenia, jeżeli mamy zwiększone obrażenia odkryta. Generalnie obrażenia celowi głównemu oraz dodatkowym maksymalnie 5. Obrażenia te zwiększone są o 100% premii do obrażeń od trafień krytycznych. Znaczy generalnie najbardziej istotnym rzeczą jest premia od obrażeń krytycznych. No i oczywiście musimy mieć szansę na kryta wysoką, żeby nakładać to systematycznie i sukcesywnie, ale reszta jest nieistotna, więc wszystkie inne rzeczy, jakieś tam inne gówniksy nie dają nam niczego, więc generalnie jeszcze raz. Jak macie 75 szansy na kryt i bardzo wysoki cooldown reduction, to wyrzucacie to i wrzucacie amulet, obojętnie jaki. Aspekt sobie wybierzcie też, jaki chcecie. Nie będę wam mówił, który jest najlepszy, który nie. Można pokombinować. Po prostu chcecie mieć amulet z 3 greater affixami. Jeden na kruchą potęgę, jeden na szać i jeden na pochłaniającą pożogę. I wtedy będziecie mieli największe obrażenia w grze czarodziejką, jak się da w ogóle osiągnąć. Ale oczywiście to też jest mega totolotek, żeby trafić amulet, który będzie miał 3 greater afiksy i 2 z nich będą takie, jakich szukacie, nie? Też przepraszam, 3 w sumie, bo ten rolowany zmieni się z greater afiksa, nie będzie greater afiksem, więc załóżmy 2 trafić z greater afiksem na 2 rzeczach i 3 sobie dorolować, nie? To i tak jest to lotek, żeby to weszło, więc no fajnie by było coś takiego uzyskać i wtedy jak sobie wstawicie taki amulet, to będzie największy DPS w grze. Dobra, jeszcze pójdę do miasta, zobaczę, czy coś tu jeszcze chciałbym pokazać.
Dobra, tak trochę chaotycznie, ja wczoraj zmęczony jestem, chcę iść spać. Jutro do pracy, starałem się, wiecie co, starałem się porobić, żeby w miarę to wyglądało i naprawdę uwierzcie mi, nie miałem kompletnie farta w tym tygodniu na rolowaniu czegokolwiek. Po prostu wszystkie macy zostały pożarte, nawet żeby nie być gołosłownym. Zobaczmy, czy ja coś tu mam. 320. To jest w ogóle nieporozumienie. To niewyprawiona skóra, farmienie tego. To leci najwięcej z szeptów i to jest taki żal, że w ogóle masakra. Starajcie się oszczędzać, bo obdusyty generalnie, bardzo łatwo na Nightmare Dungeonach, od chuja tego leci. Zwłaszcza przy użyciu, o takie już zakończenie to wam podpowiem, jak farmicie. Zwłaszcza przy użyciu tutaj tego opalu, rozjuszonego opalu zioła i materiały rzemieślnicze, obdusytu będziecie mieli od chuja, ale niewyprawionych skór tak mało leci, że się pożygacie, także jak nie macie przedmiotu, ja tutaj to źle zrobiłem, bo ja zużyłem, miałem też bardzo dużo, a zacząłem rolować i nic nie mam. I teraz sobie uświadomiłem, że bardzo źle, także na zakończenie chciałbym wam powiedzieć, że jak nie macie przedmiotu tego endgame'owego. To nie rolujcie. A jak macie przedmiot, którym będzie miał dobry greater graphics, czyli na przykład tutaj w tej sytuacji czasy odnowienia, to po prostu zróbcie dwa razy i nara. Żeby było po prostu na żółto się świeciło i tyle. A jak macie przedmiot, który nie ma greater graphicsu na potrzebnym affixie, czyli tutaj na przykład redukcja czasu odnowienia nie ma greater graphicsu, to w ogóle tego nie rolujcie, bo to jest benefit taki, że żaden. Myślę, że nawet mógłbym podać przykład tutaj w skrzyni, czy ja mam pierścień. Zobaczcie, tutaj mamy dwa razy. Mamy dwa razy na redukcję czasu odnowienia bez greater graphicsu, a tutaj mamy dwa razy na redukcję czasu odnowienia z greater graphicsem, ten, który noszę teraz pierścień. Więc to jest prawie, że 7% więcej redukcji czasu odnowienia. Więc nie jest to kompletnie optymalne w żaden sposób. Tylko się wkurwicie, bo dostaniecie 2%, a te 2% nie jest kompletnie do niczego potrzebne. Nie zmieni to niczego w gameplayu, a dwa, ten przedmiot i tak będzie do wyrzucenia. Nie będzie po prostu wam potrzebne. Czy się starali go usunąć z waszego ekwipunku. Także tak to wygląda. Myślę, że wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę, zobaczenia, kolejne filmiki z Diablo. Następny spróbuję wrzucić, jak potem miałem zoptymalizowany build, czyli niekoniecznie w mityczne przedmioty, aż o to mi aż tak nie chodzi, bardziej mi chodzi o to, żeby karta ofensywna 70-75% w wypiciu butelki zwiększy szansę, że kryta jeszcze dalej za mała, to jest zbyt mała szansa na kryt, ale to też nie jest aż tak dużo, że jakby wkładu nie będę musiał tutaj wrzucić, żeby to zmodyfikować. Niemniej jednak RNG, no i też mówię, dopiero na weekendzie będę mógł grać, więc zobaczymy na spokojnie. Następny film, nie wiem, się ukaże przed końcem sezonu. Ogólnie plan jest taki, żeby po prostu przed końcem sezonu wrzucić jakiś update, jak się uda po prostu zupgradeować w miarę mocniej tą postać. Aha, i wiecie co? Bo nie powiedziałem w ogóle w sumie najważniejszego, tudzież jednej z ważniejszych rzeczy, a to powiem teraz, bo tak tutaj się rozgadałem o różnych rzeczach, nie powiedziałem w ogóle, że wam umiejętności nie pokazałem, ale to każdy wie, więc po prostu przelecę, że tak powiem, na spokojnie. Także tak to wygląda. Drzewko. Tutaj niczego zmieniał nie będę. Całe drzewo umiejętności. Ale, żeby ten film miał ręce i nogi do końca, już tak nawijam, to omówię jeszcze skille z perspektywy przedmiotów. Po co, dlaczego. Później pokażę tablicę paragonów.
Jeszcze powiem wam glif, który zmienić na jeszcze większe obrażenia, ale go nie możecie zmienić, dopóty nie będziecie mieli najlepszych przedmiotów w grze. Czego by nie będziecie mieli many, żeby to wyrzucać. Zaraz kończymy i w kimaczka, to trzeba do pracy już z powrotem wracać. Dobra, omówienie umiejętności. Lololol. Że kuleczka nakłada nam odsłonięcie. Tutaj potężny znak ochronny, który daje nam to, że po użyciu umiejętności zyskujemy aż 21% resów. Także jeszcze raz to pokażę, już pokazywałem na początku. Zawsze musicie mieć pod uwagę fakt, że macie plus 21 do resów. Rzucacie obojętnie jaką umiejętność i macie resy 21 do przodu. Więc generalnie dlatego ja wiem, że tutaj będę mógł zrestartować to i na przykład dać 3 razy w inteligencję, albo 2 razy w inteligencję i całkowity pancerz, bo mi tu parę punktów brakuje pancerza, ale to nie jest w ogóle aż tak istotne, żeby mieć to wymaksowane. Ale lepiej jak jest wymaksowane, nie zrozumcie mnie źle. Aha, i potężny znak ochronny się bierze z tytułu używania oczywiście ringu Talrasha. Mamy potężny znak ochrony, pomiędzy 3 a 4 skille pasywne możemy trafić, także super mega zajebista sprawa, polecam. Tutaj rzeczy, które tutaj najbardziej się można skupić, to fajnie jest mieć zestrojenie żywiołów, jeden punkcik. Trafienia krytyczne mają maksymalnie 21% szans na wyzerowanie czasu odnowienia. Jednej z swoich umiejętności defensywnych, efekt ten może wystąpić tylko raz na 10 sekund, ale to jest mega zajebista sprawa, bo oczywiście efektywniej to tarczę pomienić teleportację, czy pancerz lodu możemy uzyskać. Krucha potęga, czyli bardzo, bardzo, bardzo duże obrażenia, zadajesz obrażenia zwiększone i to jest mnożnik o 54% pomnożone. Oczywiście będziemy starali się to uzyskać więcej tego, ze względu na to, że możemy aż mieć 3 role na kruchej potędze na naszym pancerzu, a mamy tylko 2. No i oczywiście też będziemy chcieli starać się później amulet lepszy z Greater Affixami wyrzucić zamiast amuletu aktualnego, którego nosimy. Tutaj nie ma co się wypowiadać dalej. Pancerz lodu, a gdy podczas gdy pancerz lodu jest aktywny, jego czas odnowienia jest skracany o 1 sekundę za każdym razem, kiedy zużyjesz 50 punktów many, więc ciągle możemy nakładać pancerz lodu. Oczywiście mamy barierę, która utrzymuje się przez 6 sekund, przepraszam, i pochłania obrażenia równe 56% twojego maksymalnego zdrowia, więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Na chwili obecnej używam wydłużenia barier, ale jak będę miał redukcję many odpowiednią, że będę mógł ciągle zużywać manę na walce z bossem też, to te 3 skille z działania twoich barier jest wydłużone, to można śmiało spróbować sobie wrzucić coś innego, jak macie ochotę. To ja wam nie powiem. Może macie jakąś wizję tutaj, żeby coś dokoktować. To wszystko pod względem DPS-u jest wymaksowane, więc nie ma to jakiegoś większego znaczenia w chwili obecnej. Teraz tak, chowanie jest oczywiście z tego tytułu, żeby nakładać podpalenie. No i oczywiście tutaj ostatnia modyfikacja, wywołane chowanie, gdy masz aktywnego chowańca, zadajesz obrażenia danego typu zwiększone o 10% pomnożone, więc to jest bardzo mega super sprawa. Oczywiście mamy lodowe ostrza, które są same przyzywane z tytułu oczywiście amuletu, czyli jeszcze raz pęknięte zimowe szkło, mamy szansę na przyzwanie losowego bytu, także oczywiście też będą nasze stejmitary latały. No one oczywiście też mają taką fajną rzecz, że przyzwane lodowe ostrza 20% równowartości redukcji czasu odnowienia wzmocnionych lodowych ostrza obejmuje twoje pozostałe umiejętności, więc też skraca czasy rzucania innych skilli. Włóczni błyskawic, co się mogę wypowiedzieć, to użycie włóczni błyskawic sprawia, że pojawia się dodatkowa włócznia błyskawic, a ich szansa na trafienie krytyczne jest zwiększona o 5%, więc zawsze będą dwie przy skastowaniu uleciały. No i tutaj mamy trafienia krytyczne przy użyciu włóczni błyskawic, ogłuszają wrogów na 2 sekundy, więc mamy zawsze ogłuszenie, więc też zawsze dodatkowe obrażenia, na przykład z tytułu porażającego zderzenia. Tutaj na przykład mamy obrażenia. Za każdym razem, gdy ogłuszysz wroga, zadajesz mu
obrażeń od błyskawic też. No ale to nie jest main DPS dealer, taka ciekawostka, więc nie jest to istotne za bardzo. To jest czarodziejka, która używa oczywiście obrażeń trzech żywiołów, więc zimno jest tutaj też jak najbardziej używane. Wieczny mróz, umiejętność lodu, zadają wrogom elitarnym obrażenia zwiększone o 5% mnożnik, ale tak jak mówię, kulka zadaje typ tak minimalne obrażenia, że nie ma to znaczenia, natomiast to ma znaczenie. Zadajesz obrażenia zwiększone o 9% wyziębionym wrogom oraz obrażenia zwiększone o 27% zamrożonym wrogom, bo jak już wróg jest wyziębiony albo zamrożony, no to te obrażenia są zwiększone też dla obrażeń ognia czy błyskawic. Więc to jest bardzo fajna sprawa. Gdy wróg jest zamrożony, to też się skaluje wyziębienie, więc generalnie będzie 27% zamrożone dla zamrożonych wrogów. To nie jest tak, że wyziębiony 9, zamrożony 18, tylko to się dodaje jedno do drugiego, więc bardzo fajnie, bo to zwiększa też obrażenia. Kolejną rzeczą, umiejętnością pasywną, synergia żywiołów. Twoje umiejętności lodu, porażenia i piromancji. Nie wiem, czy było słychać, musiałem kichnąć. Przepraszam, to usterki. Twoje umiejętności lodu, porażenia i piromancji zadają obrażenia zwiększone o 3% pomnożone za każdą wyposażoną umiejętność danego typu. Rzucamy to, żeby po prostu maksować damage, proste. Ewokacja, zyskujesz 12% redukcji czasu odnowienia, no to jest wyśmienite, co tu więcej mówić. Kolejną rzeczą oczywiście niestabilne prądy, z tego tytułu, żeby być w progu zwiększonej szybkości ataku, kiedy niestabilne prądy są aktywne, twoja szybkość ataku jest zwiększona. I oczywiście też jak będziemy spamowali i będziemy mieli ten cooldown reduction odpowiedni, naszą włócznię błyskawic, to z tytułu włączonych, tudzież aktywnych, niestabilnych prądów będą towarzyszyły jej losowe umiejętności porażenia, główne przyzwania lub mistrzostwa, więc generalnie mamy bardzo dużą szansę na to, że będziemy kastowali kolejną włócznię błyskawic. Tutaj mamy jeden punkcik w ożywiające prądy. Trafienie wrogów umiejętnościami porażenia zwiększa tą szansę na trafienie krytyczne, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo premier zeruje się po wykonaniu trafienia krytycznego. I mamy porażenie. Wrogowie zadają obrażenia zmniejszone o 18% przez 5 sekund po otrzymaniu trafienia krytycznego od twoich umiejętności porażenia. Więc bardzo fajny buffik, te 18% mniej zmniejszonych obrażeń. I w dodatku nowa umiejętność pasywna, czyli oświecenie, dzięki czemu praktycznie na przedmiotach startowych i bardzo słabych uzyskujemy ten próg szybkości ataku. Użycie dowolnej umiejętności tworzy jedną kumulację oświecenia lub tworzy ich 15, jeśli poprzednio użyta umiejętność należała do innego żywiołu. Po zdobyciu 100 kumulacji zyskujesz całkowite oświecenie. Nie możesz już zyskiwać kumulacji i tracić 10 kumulacji na sekundę. Podczas całkowitego oświecenia twoje premie do obrażeń ognia, błyskawic i zimna są równe ich sumie i zyskujesz jeszcze 25% premii do obrażeń, 45% premii do regeneracji many i 20% premii do szybkości ataku, więc to jest zajebiste. Dobra, także to w kwestii skilli, w kwestii mistrzostwa, to zrobię tak, że po prostu na chwilę najadę i jak ktoś będzie miał ochotę sobie skopiować, to może skopiować. Jak nie, to nie. I pokażę, jakie to są tablice paragonów i jakich glifów używam. I też jaki glif będę zmieniać. Chciał, gdzieś zmienię, jak będę miał endgame'owy build. Także mamy zniszczenie. Trafienia krytyczne zwiększają również wszystkie obrażenia otrzymywane przez wroga od twoich ataków. Mnożnik na 10 sekund maksymalnie do 12%. Tutaj efektywnie, żeby zwiększyć obrażenia, to trzeba oczywiście w zasięgu tego glifu trzeba dać zręczność, czyli wszystkie punkciki w zręczność, to co na czerwono tutaj ten board jest podświetlony. Jak wymaksujecie wszystko w zręczność, to uzyskacie największe obrażenia. Także lecimy dalej. Tutaj mamy tablicę ognistego instynktu. Legendarnego noda nie używamy, jak widać, ale używamy glifu o nazwie taktyka. Zadajesz obrażenia zwiększone o 10% mnożnik przez 4 sekundy po użyciu umiejętności defensywnej. Czas działania wydłuża się o 4 sekundy za każdą umiejętność defensywną, która nie znajduje się w twoim pasku akcji. Generalnie o 10% 4 sekundy, więc praktycznie ciągle zwiększone obrażenia. No i ten węzeł, ten glif, przepraszam, zapewnia premię 195% do wszystkich rzadkich węzłów. Więc generalnie tutaj nie ma potrzeby rozdawania dodatkowych punktów, które są potrzebne dla glifu tego.
Tak, tutaj jest potrzebna zręczność, tutaj nic nie jest potrzebne. Dobra, przejdziemy w kolejną tablicę. Tutaj mamy tablicę mistrzostwa zaklinania. Moc twojego zaklinania jest zwiększona o 20% i to jest ok, ale jak będziemy mieli super endgame'owy build, generalnie to bym wyrzucił, że efektywnie 7 punktów do rozdania będziemy mieli, żeby dać w coś innego. Po prostu 7 punktów w inteligencję, bo nie będzie to potrzebne do niczego. Moc swojego zaklinania jest zwiększona o 20%, ale zaklinanie to jest kulka, a mówię, kulka nie jest efektywnym DPS-em, więc tak naprawdę nawet zamarzniętą kulę z naszego paska umiejętności pasywnych bym wyrzucił, ale ja mówię o bidzie endgame'owym, który będzie miał wszystko tip-top. Także to nie będzie potrzebne, no ale w chwili obecnej to jest bardzo istotne i potrzebne, bo na razie to jest problem, żeby zabijać stwory. Dobra, także przejdziemy kolejną tablicę. Idziemy tu na lewo. Nie wiem, czy wszystko tak będzie widać. Tutaj mamy tablicę z legendarnym więzłem Lodowy Los. Zadajesz dodatkowe obrażenia odsłoniętym wrogom równe 20% całkowitej premii obrażeń od zimna, czyli maksymalnie 60% mnożnik odsłoniętym wrogom. Także mega, to jest bardzo mocne. Chcecie to oczywiście mieć. I tutaj glif, którego używamy, to jest wyzwalanie. I to jest glif, który powoduje to, że po wykorzystaniu 50 punktów many zadajesz obrażenia zwiększone o 8% i zyskujesz premium 25% do regeneracji many na 3 sekundy. I on jest tutaj używany z tego tytułu, że mamy tą regenerację many. Aczkolwiek zwiększa obrażenia, bo zapewnia premium 234% do wszystkich magicznych węzłów w zasięgu. Ale można by tutaj użyć innego glifu, o którym zaraz wspomnę. I efektywnie powinniśmy mieć zwiększone obrażenia. Ale to trzeba by było mieć build, którym nie przejmujemy się o regenerację many. I ostatnia tablica to jest tablica fundamentalne uwolnienie. Tudzież fundamentalnego uwolnienia. Legendarny więzeł. Za każdym razem, gdy powodujesz odsłonięcie, podpalenie wroga lub trafiasz go krytycznie, odnosi on obrażenia zwiększone o maksymalnie 30% mnożnik, więc generalnie ciągle. I tutaj na tej tablicy używamy ogniożerstwa. Także zadajesz podpalonym wrogom obrażenia bezpośrednio zwiększone o 10% i za każde 5 punktów zręczności zakupionych w zasięgu zyskujesz premię 10% do obrażeń przeciw podpalonym celom, więc efektywnie ja powinienem mieć tutaj zręczność rozdaną na maksa i brakuje mi, tu widzę jeden punkt. Więc żeby wymaksować damage na mojej karcie postaci, to ja potrzebuję jeszcze 4 skilli, żeby dać jeden w zręczność. I to jeden zręczności da mi centowe obrażenia. No bardzo, tutaj na bardzo prosty przykład. Mamy 106, mamy 95. 106, 10% więcej będzie. Nie dużo, ale no, jeżeli chodzi o min-max, to chcemy to zrobić. No i to by było na tyle. Ostatnią rzeczą, którą można by wymienić, pokusić się. Zamiast tego wyzwalania dać sobie zimę. Oczywiście to będzie trzeba zmienić na zręczność. No i zima. Zapewnia premię 140% do wszystkich rzadkich węzłów w zasięgu. Ale za każdym razem, gdy wyziębiasz lub zamrozisz, czyli ciągle, będziesz zadawać obrażenia od zimna zwiększone o 4%. Maksymalnie 18%. Przepraszam. To jest źle. My bad, guys. Ja myślałem, że to są obrażenia zwiększone obojętnie, a tutaj tylko od zimna, więc przepraszam. Nie będziemy tego zamieniać. Myślałem, że będą obrażenia zwiększone. Nie sprawdziłem tego przed nagrywaniem. Nieważne. Odwidźcie to. Nieważne, co chciałem powiedzieć. Dobra, także to było na tyle.
Fajnie, dzięki za uwagę, za zobaczenie, do usłyszenia, zapraszam na kolejne filmiki z Diablo. Długi bardzo film. Ale mam nadzieję, że komuś się tam jakieś tam informacje z tego filmiku przydadzą. Ja osobiście w tym roku wątpię, żebym w ogóle nagrał jakiś duży, długi film. Bo ja nawet nie grałem z sezonów, tylko że wyszedł dodatek, to zagrałem nowy sezon. Pewnie zrobię ze dwa update'y tej postaci jeszcze, ale bardzo, bardzo krótkie. Tylko wrócę, pokażę nowe przedmioty, nowe statystyki, jakiś tam mini gameplay. A to jest taki poradnik dla osób, które faktycznie, nie wiem, nie grały czarodziejką kompletnie nigdy. Wróciły po pół roku przerwy, czy po roku do Diablo. Chcą wskoczyć w czarodziejkę, albo po prostu grają w Diablo, ale nie wiem, nigdy czarodziejką nie grały. I od A do Z poradnik. Mam nadzieję, że w miarę to jakoś będzie czytelne i do zrozumienia. Dobra, lecę spać. Na razie, hej, trzymajcie się, cześć.